Tutaj, proszę Państwa, jak jesteśmy dzisiaj w tych Tarasach Złotych, to musimy wiedzieć, że no, Warszawa to wciąż takie to złoto jest oszustystyczne, że tam coś jest niby, prawda? Ale oczywiście, że nie wszystko złoto, co się świeci. A poza tym, proszę Państwa, no, Warszawa, no to mówią, że to jest polsko-chińska zamknięta jakby w sobie wiocha na płocie. Wiocha na płocie. I tak się lubią gromadzić przy niedzieli, oczywiście wtedy, kiedy trzeba być u tej świętej Anny. No to dzisiaj jest msza, jest o godzinie 21 do 22 tutaj na Starówce Warszawskiej. Są dzisiaj wszyscy, proszę Państwa, zapraszani. No, dzisiaj jest taki dzień 30 listopada 2014, kiedy ten Jaśko, Janek Witek liczy i sprawdza, jaki głos ma szatan, diabeł, że kobieta potrafi mówić nawet niskim głosem i tak chciał mi w internecie pokazywać, no jak brzmi taki głos kobiety, niski głos jakichś tam niemieckich wokalistek, ale coś mi się tam nie za bardzo udało mi to wszystko pokazać. Tak czy siak dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy tutaj w tej kaszlącej Warszawie, nie ma prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma w ogóle baciuszki, nie ma ani jednej osoby prawosławnej, ani jednego Macieja, ani jednego Mikołaja, ani cerkwi świętego Mikołaja. Jest tylko katolicka wiocha na płocie i ona strasznie kaszle tym takim ciężkim, takim zasapaniem rzymskim, proszę Państwa, leniwym, no bo przy niedzieli Państwo myślą, że oni się tutaj w ogóle gdzie modlą. Tu nie ma mormonów ani prawosławnych, prawosławni te 4 godziny śpiewają. Czyli, że ponieważ tutaj nie ma tej cerkwi złota cerkwi prawosławnej, to zapraszamy Państwa do Anglo-Ameryki, Białystok, żebyście tam mogli baciuszkę zobaczyć w Anglo-Ameryce, Białystok i odzwyczaić się kaszleć takim ciężkim sumptem rzymskim. Ponieważ tutaj w Złotych Tarasach, proszę Państwa, nie ma ani mormonów, ani prawosławnych, to musimy się wznieść na wyższy poziom. Znieśmy się może tak choćby na ciut wyższy poziom jakiejkolwiek kultury, no bo tutaj kultury nie ma, a złoto nie jest prawosławne. Złoto jest fałszywe, jak Państwo widzą, oszustystyczne. Także proszę Państwa, no w Tarasach to Państwo widzą, to nie jest jakieś tam złoto, prawda? No, a poza tym, widzicie Państwa, pozory mylą i nie wszystko złoto, co się świeci. I są śliczne, tak. I ta godzina jest, Państwo zobaczą. To nie jest prawdziwa godzina, bo teraz jest tak koło 6, koło 18 czasu polskiego. Także tu nie ma cerkwi, nie ma złota cerkwi. Musicie Państwo się nauczyć, że to takie bajeczne, no zresztą wiecie Państwo, tych faryzeuszy czy saduceuszy z pierwszego wieku, to zawsze Grecy mądrości poszukiwali, a oni cudów jakichś takich, żeby oszukać, żeby zwieść. Także ta działalność wszelka dzisiaj na Mazowszu, w Warszawie, w Polsce, a nad Wisłą jest oszustystyczna. Także proszę, nie mów chodź, tylko zawsze jedź do Anglo-Ameryki, Białystok, jedź, bo to trzeba, my dajmy bus pod Lasie Ekspres i to trzeba, o jest, dużo godzin.